No siema, z tej strony jak zawsze Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 175 odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie zajmiemy się misją Safari na dzielni, a dokładniej nawiązaniem do CJ'a, Sweeta oraz Ridera i sprawdzimy sobie w tej misji aż 3 teorie związane właśnie z tymi bohaterami i zobaczymy, czy CJ rzeczywiście pojedzie do domu ciotki Franklina, zobaczymy, czy Rider oraz Sweet pojadą do swoich ziomków z Grove Street, a także czy będziemy mogli ich łatwiej pokonać niż zwykłych gangsterów, czy będą nas atakowali, czy jednak się przestraszą. Zapowiada się naprawdę ciekawy odcinek, dlatego ja już zbędnie nie przedłużam intro i lecimy. Chociaż zanim przejdziemy do sprawdzenia naszych dzisiejszych teorii, to muszę wam wyjaśnić, dlaczego ostatnio nie było regularności przez 2 filmy, a dlatego, że przygotowuję dla was coś grubego. Zresztą już teraz możecie zauważyć, że ten film jest w 60 klatkach na sekundę, więc już to jest przedsmak tego, co szykuję i będzie naprawdę grubo. Dodatkowo pojawi się rzecz, o którą pytaliście od bardzo dawna. Dlatego czekajcie, bo naprawdę ogromne zmiany na kanale. Warto czekać, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I po prostu czekajcie. Myślę, że pod koniec miesiąca będziemy startowali, a jak nie pod koniec tego miesiąca, to na początku następnego. Więc ja już zbędnie nie przedłużam i lećmy z tym odcinkiem. Jesteśmy już w misji wraz z naszą ekipą i jesteśmy gotowi do sprawdzania naszych dzisiejszych teorii. Dlatego bez zbędnego przedłużania wsiadajmy do furgonetki Lamara. Jedźmy na Grove Street znaleźć młodego CJ'a, Ridera oraz Sweeta. Na początku sprawdzimy sobie teorię z tym, czy CJ rzeczywiście przyjedzie do domu ciotki Franklina i w sumie do aktualnego domu również Franklina, a potem sprawdzimy sobie, dokąd pojedzie Sweet oraz Ryder. Zobaczymy, czy rzeczywiście pojadą do innych członków gangu, czy jednak nie. Czyli mamy dwie teorie związane z tym, dokąd pojadą. A dodatkowo sprawdzimy, czy będą później do nas strzelali, czy jednak zachowają się zupełnie inaczej. No ale dobra, mamy naszych poszukiwanych, czyli CJ'a, Ridera oraz Sweeta. Może najpierw zajmijmy się CJ'em, bo jak widzicie, Ryder oraz Sweet jadą razem, więc może coś być w tej teorii. To jest naprawdę ciekawe, no ale dobra, jedziemy w takim razie za młodym CJ'em. Oni sobie tutaj gadają, więc nie przeszkadzajmy im, po prostu skupmy się na CJ-u i zobaczcie, że on jedzie jak na razie w dobrą stronę, przynajmniej tak mi się wydaje. Tu by miał prościej dojechać do domu Franklina, jego ciotki, no ale dobra, zobaczymy. Nie obalajmy tej teorii, chociaż oni również jadą w tym samym kierunku. No dobra, zobaczymy, zobaczymy, dokąd pojadą. Jeżeli ta teoria będzie obalona, właściwie te dwie teorie będą obalone, to zobaczymy w ogóle, dokąd jadą. No zobaczcie, jadą w tym samym kierunku, może ja się odsunę trochę. Sprawdźmy to, zobaczcie jak się rozjechali, każdy jedzie za sobą, ciekawie. Nie wiem, czy ingerować i usuwać auta, czy to nie będzie podważało naszej teorii. Dlatego po prostu to zostawię na razie i czekajmy, czekajmy, co się wydarzy. Ja wam to przyspieszę, żebyście nie musieli marnować czasu i zobaczymy, co się wydarzy, jak to będzie wyglądało dalej. Dobra, ruszamy na szczęście. Dalej, ruszajcie. Patrzcie, jak nam CJ odjechał. O nie, zaraz nas zgubi. Dobra, zostawiamy was na razie. Jedziemy za CJ-em. CJ jest najważniejszy w tym momencie. Ej, on będzie skręcał do ciotki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze przepuszcza kogoś na pasach. Niech będzie. Ale zobaczmy, czy skręci, czy nie skręci. Czy pojedzie tam, czy tam. A może jednak prosto pojedzie, chociaż jest na pasie do skrętu. Więc no przekonamy się, czy skręci, czy jednak pojedzie w innym kierunku. Tamtych chyba zgubiliśmy niestety, ale zajmujemy się teraz młodym CJ-em i zobaczymy, jak to się skończy. Panowie nic nie podejrzewają, niczego dziwnego nie wyczuwają, że coś dziwnego odwalamy. No ale dobra, jedziemy w takim razie za CJ-em. Gdzie on jedzie? Tutaj Gang Grove Street. Wszędzie. A CJ sobie normalnie jedzie dalej. Zobaczmy, czy gdzieś się zatrzyma, czy jednak nie. Pełno gangsterów. Nic się nie zmienia, mimo tego, że powinniśmy być na Grove Street i walczyć z ballasami.
Ale dobra, jedziemy. Tylko żeby ten gościu nam nie potrącił CJ-a albo taksówkarz, to by było jeszcze gorsze. No dobra, czy on wróci naprawdę na Grove Street? Zjedźmy, żeby się tutaj jakiś korek nie zrobił. Nie możemy tutaj niczego zepsuć. W sumie mógłbym ich usunąć, ale nie, no nie chcę, żeby się coś pobagowało. Dlatego już zostajemy w tej furgonetce. Ej, wygląda na to, że on będzie znowu jechał na Grove Street. Jak on wróci, skąd przyjechał, to będzie naprawdę śmieszne. Albo jak on pojedzie pod ten dom, który jest rzekomym domem CJ-a w GTA 5, bo jest w podobnym miejscu, to będzie naprawdę ciekawe. Ale dobra, czekamy w takim razie. Dobra, ruszył i to szybko, żebyśmy go nie zgubili. Tego byśmy nie chcieli. Okej, skręcił w ostatnim momencie. Czy on poważnie będzie zataczał teraz koło? Właśnie nie wiem, bo on jechał poprzednio tym pasem. Teraz jakoś inaczej jedzie. Chociaż nie, no on jechał potem tym. Więc chyba zatacza koło. No tak, patrzcie, zjedzie teraz tu i wjedzie z powrotem. Czy nie wjedzie z powrotem? Okej. 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 Okej, okej. Jedziemy za nim po prostu. Jedźmy za nim. Może jeszcze gdzieś spotkamy Sweeta i Rydera, chociaż nie wydaje mi się. Oni już raczej wyparowali. Niestety, ale jest to tylko nawiązanie, więc nie dziwmy się. Dobra, jedziemy dalej. Nie wiem, co on robi i nie wiem, gdzie on jedzie, ale zobaczymy, przekonamy się. Tutaj jakiś wagos. No, tereny wagosów. Więc nie wiem, czy to jest dobra miejscówka, CJ, żebyśmy tu jechali. Zobaczymy, co on dalej kombinuje. Bo nie zapętlił się, to jest najważniejsze, że on gdzieś jedzie, ale do końca nie wiem, gdzie. Niestety nie do ciotki. Ale przekonamy się. Dobra, jedziemy dalej. Okej, znowu skręcamy. Znowu skręcamy. I nie mówcie, że wrócę z powrotem na drogę, którą jechałem przed chwilą. To jest bardzo możliwe, że teraz się zapętlimy. Że teraz już wrócimy z powrotem w pobliże Grove Street. Albo i nie. Znowu jedziemy jakąś inną drogą. Tu jeszcze nie jechaliśmy. Dobra, on skręci, oczywiście. Jedziemy za nim, jedziemy za nim. Zobaczcie, jak blisko jesteśmy naszego celu. Cały czas jakieś 500 metrów, najwięcej chyba było. Chociaż jak tam odjechałem trochę dalej, to było chyba ponad 500 metrów, nawet nie patrzyłem. No ale cały czas jesteśmy w pobliżu, cały czas jeździmy dookoła. Dobra, CJ, ty tak się nie odpalaj. My nie możemy cię zgubić. Jakbym go teraz zgubił, to po prostu bym sobie nie darował. Dzisiejszy odcinek to będzie właśnie śledzenie i cały czas stanie na światłach. Jak widzicie, no nic innego tutaj zrobić jak na razie nie mogę. Chyba że usunę po prostu to auto jeszcze przed nim, bo widzę, że się zbagował. Wow! CJ, w ogóle co ty zrobiłeś teraz? Ten ruszył jakoś szalenie. No ale jak widzicie, chyba jest zapętlenie poniekąd, no bo nigdzie chyba nie jedzie. No zobaczmy, czy teraz skręci. Nie jedzie prosto, przyspiesza. Ale wracamy cały czas na podobne drogi. I niestety z CJ-em nic więcej nie zrobimy. Dlatego wróćmy teraz do Rydera oraz Sweeta i zobaczmy, czy oni pojadą do członków swojego gangu. Bo jak widzicie, no CJ niestety nie odwiedził starego domu Franklina i nie odwiedził starej przyjaciółki, czyli ciotki Franklina. Więc tą teorię obalamy. Teraz zajmijmy się tymi dwoma osobami, czyli Sweetem oraz
Riderem, a dokładniej postaciami, które są do nich nawiązaniem. I zobaczymy, czy rzeczywiście pojadą do swoich ziomków. Zobaczcie, jak CJ odjeżdża na początku. Ale dobra, teraz nas nie interesuje. Czemu oni się tak rozjechali? Miejmy nadzieję, że pojadą jedną trasą, bo nie chciałbym sprawdzać trasy każdego z nich. Ale przekonamy się za chwilę. Jak na razie widzimy wszystkich. Okej. Zatrzymali się. Ale jadą i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ta teoria chociaż będzie potwierdzona, bo nam zostanie jeszcze ostatnia. Ale no te są najważniejsze. Te są tymi głównymi teoriami. Są najciekawszymi. Dobra, widzę, że NPC-ty utrudniają mi sprawdzanie tych teorii. Możemy w sumie CJ-a usunąć. Chociaż nie, no nie będę zaburzał tego, bo jeżeli to jest w jakiś sposób oskryptowane, byśmy mogli zepsuć. Niedobrze. Niedobrze. Tamten pojechał za CJ-em, więc teraz zupełnie inaczej to wygląda. Czy to jest Sweet? Nie, to nie jest Sweet. Tam pojechał Sweet. Okej, a to jest chyba Rider. Tak mi się wydaje, że to jest nawiązanie do Ridera. Ciężko określić, możecie napisać w komentarzach. No ale dobra, czekajmy i zobaczmy, czy on chociaż pojedzie na Grove Street, bo chodzi tutaj właśnie o Sweeta oraz Ridera, więc zobaczymy, czy chociaż jeden z nich tam pojedzie. Jeżeli tak, to będziemy mieli potwierdzenie. Jeżeli nie, no to będziemy musieli drugą naszą teorię również obalić. Ale jak na razie poczekajmy. Dobra, jedziemy. Idziemy i zobaczymy. Nie no, chyba pojedziemy w tym samym kierunku. Tam już widzę szpital. Więc oni są zapętleni właśnie na tej drodze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale pojedźmy jeszcze chwilę za nim. Będziemy mieli ostateczne potwierdzenie. Ale nie no, wydaje mi się, że tak jest. Chociaż zobaczcie, on teraz nagle skręca. Czyli ma trochę inną trasę. Ale dalej jesteśmy w pobliżu tego szpitala i tej drogi. No więc no, ciekawie, ciekawie jest to zaplanowane. Ale zobaczmy, może do klubu pojedzie. To byłoby ciekawie, jakby tak się wydarzyło. Ale nie, widzę, że przejechał i jedzie dalej. Jedzie gdzieś do centrum. Ale na pewno nie jedzie do swoich ziomków. Więc to możemy obalić. I wydaje mi się, że dalsza jazda za nim nie ma sensu, więc ostatecznie tą teorię również możemy obalić. A więc trzecia, a zarazem ostatnia teoria w tym odcinku już przed nami. Zobaczymy, czy ta również będzie obalona, czy jednak będzie potwierdzona. Bo jednak dwie pierwsze zostały przez nas obalone i miejmy nadzieję, że chociaż ta na zakończenie będzie potwierdzona. Zatrzymajmy w takim razie naszych podejrzanych i zobaczmy, czy... O kurde, ucieka mi. CJ, co ty robisz? Nie uciekaj, gościu. Dobra, mamy to. Teraz powinien być zatrzymany. Czy oni... Nie, nie zatrzymają się. No fajnie, fajnie, że oni się nie zatrzymali. Więc muszę im odgrodzić drogę. Tylko poczekajcie, muszę jakoś wjechać. Może tutaj, bo oni będą skręcali. No proszę, teraz się zatrzymajcie. Okej, zatrzymali się. Oprócz CJ-a. Ale możemy go zatrzymać w taki sposób. W taki sposób. Po prostu zatrzymajmy ich. Dobra, mamy to. Dajmy sobie na szybko jeszcze może jakieś kontenery. Dobra, wszystko już jest pięknie, dlatego możemy ich włączyć na dynamicznych z powrotem, a nas przesunąć, żebyśmy tutaj nic nie psuli. Okej, jak widzicie, trochę się pobagowali, ale o to tutaj chodziło, więc wyciągnijmy w takim razie pistolet i zobaczmy, jak zareagują. Zobaczcie, boją się nas. Rzeczywiście boją się nas. Czy oni umarli? Czy oni poważnie umarli tak szybko? To też jest ciekawe.
To też jest ciekawe. Ale zobaczcie, że rzeczywiście się nas boją. Okej. Nie no, uciekają, uciekają, więc nie zachowują się jak standardowi gangsterzy i umierają od potknięcia tak naprawdę. To jest ciekawe. No ale jak najbardziej naszą trzecią teorię możemy potwierdzić. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie strzelić łapki w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście możecie zasubskrybować. Również zapraszam was do innych filmów na moim kanale. A jak na razie, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Nara!